Choć różnice punktowe w czołówce są naprawdę niewielkie. Kamil Stoch, który przygotowuje się powoli do swojego skoku. Żółty plastron lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ależ to pięknie wygląda i oby tak pozostało jak najdłużej. Gregor Schlierenzauer, on ten żółty plastron wczoraj stracił. Zajął dopiero 27 miejsce. Skakał w fatalnych warunkach. Dwa zwycięstwa na swoim koncie w tym sezonie już ma. Lillehammer i Kusamo. No i teraz ponad 134 metry. Musiał wyskoczyć Schlierenzauer daleko. Poszybował, a więc wraca do gry Gregor. Mówiono o tym, że coś niedobrego dzieje się z formą 23-letniego Austriaka, że tak wygląda na to, jakby złapał jakąś zadyszkę, a tymczasem 133 metry i włącza się do walki. Austriacy dzisiaj naprawdę mocni. Wolfgang Loitzl na miejscu drugim w tej chwili, Kofler na miejscu szóstym, Dietkart na miejscu ósmym. No i bez wątpienia w czołówce będzie Gregor Schlierenzauer. Plus 7,4 punktu. No i noty od sędziów, 2,19, 3 razy 18,5. Czy będzie prowadził? Myślę, że doprowadzę. Chociaż nie, będzie chyba numerem 1, nowym liderem Gregor Schlierenzauer. Popatrzmy, te wysokie noty i jest numerem 1, a więc jest przed Andreasem Wellingerem o 2,3 punktu Gregor Schlierenzauer. Schlierenzauer, Wellinger, Loitzl to pierwsza trójka. Lider Pucharu Świata po raz pierwszy w karierze, Kamil Stoch w żółtej koszulce lidera Pucharu Świata kończy pierwszą serię. Słabsza trochę prędkość na progu niż Gregora Schlierenzauera, ale mimo tego dobry skok Polaka. To jest także, myślę, ponad 130-metrowa odległość. Wiatr nieco mocniejszy z tyłu skoczni niż podczas występu Gregora Schlierenzauera. Będzie miał więcej dodanych punktów, wyższe noty sędziowskie, bo są 4,19, 1,18,5 punktu. No ale traci oczywiście 1,8 do Schlierenzauera za o metr słabszą odległość. No ale mamy powody do zadowolenia. Będzie niewielka różnica między punktacją Schlierenzauera i Kamila Stocha. Pierwsze albo drugie miejsce po pierwszej serii dla lidera Pucharu Świata. Za chwilę się przekonamy. Chyba drugie. Chyba zabraknie troszeczkę. No, ale to będą naprawdę niewielkie różnice punktowe. Jest. Drugi, tak 137 jest. 137,6, 137,8. 2/10 Kamil Stoch za Gregorem Schlierenzauerem. Schlierenzauer tylko 0,2 punktu za nim. Kamil Stoch, Wellinger, Loitzl, Bardal, Aman, Freund, Kofler, Matura. Pierwszą dziesiątkę zamyka Thomas Dietkart. Polacy w komplecie awansowali do serii finałowej. Na miejscu 11 Dawid Kubacki, na 12 Jan Ziobro, Piotr Żyła jest 15, Maciej Kot 18, a więc ciasno, ciasno. Proszę zobaczyć te różnice. Skoczkiem, najwyżej klasyfikowanym na 13 miejscu, a teraz dwaj Polacy po sobie. Najpierw Jan Ziobro, potem Dawid Kubacki, zwycięzca wczorajszego konkursu. Po pierwszej serii na 12 miejscu. Pierwsza odległość 128 metrów. Może teraz będzie lepiej, choć warunki są trudne. Wiatr ponad metr na sekundę z tyłu skoczni, ale jest ładny daleki lot. Brawo! Bardzo dobry drugi skok Janka Ziobro. Naprawdę trzeba być zadowolonym, szczególnie, że wiatr wiał z prędkością 1,2 m na sekundę z tyłu skoczni. A on skacze 133 metry. No i to jest w drugiej rundzie jak na razie najdłuższy skok. Niezłe noty sędziowskie od 17 do 18 punktów. 14,5 punktu dodane za wiatr. No nie ulega wątpliwości, że powinien być w tym momencie na pierwszym miejscu. Brawo dla Jana Ziobro, brawo. Zadowolony Łukasz Kruczek, ma powody do zadowolenia. W pierwszym skoku troszkę może się spalił, ale ten drugi bardzo dobry. 270 punktów, nota Polaka, 7,4 punktu więcej od Andersa Fanemela. Liczę na awans do pierwszej dziesiątki. Na piątym miejscu widzą Państwo teraz wyniki na ekranach. Dawid Kubacki na miejsce 10. Jan Ziobro liderem, Thomas Dietkart, Austriak na miejscu drugim, Anders Fanemel jest trzeci. A na rozbiegu Simon Amann, wczoraj po pierwszej serii 28 miejsce i awans po rundzie finałowej na początek drugiej dziesiątki. Dziś pierwszy skok, bardzo dobry w jego wykonaniu, 131,5 metra i szóste miejsce ze stratą 5,3 punktu do prowadzącego po pierwszej rundzie Gregora Schlierenzauera. Simon Amann. Jak widzimy, trzeba skoczyć powyżej 130 metrów, aby zmienić na prowadzeniu Jana Ziobro, ale nie skacze tak daleko Simon Amann. To jest nawet poniżej punktu konstrukcyjnego, tak mi się wydaje. Czyli Janek Ziobro ciągle będzie liderem. Rozczarowany Simon Amann, tylko 122,5 metra. No więc nieudane skoki Jana Matury, nieudany skok Koflera, nieudany Freunda. Teraz Simon Amanna, czterech po kolei zawodników z czołowej dziesiątki, psuje drugie skoki. Mimo że jakiś koszmarnie złych warunków nie mieli, bo jeszcze raz podkreślamy, Jan Ziobro skakał w gorszych.
Simona Mann, podobnie jak jego trzej poprzednicy, wypada z pierwszej dziesiątki. Pozostają w niej na pierwszym miejscu Jan Ziobro i na szóstym Piotrek Żyła. Ależ mamy tutaj trzęsienie klasyfikacji, to wszystko nam się tutaj wywraca, ale jakże szczęśliwie dla nas Jan Ziobro cały czas prowadzi. Anders Bardal, no tutaj trzeba zwrócić uwagę na tego skoczka. Dwukrotnie na podium stawał już w tym sezonie. Wczoraj trzecie miejsce, przegrał tylko z biało-czerwonymi. 132 metry potrzebuje Bardal, tyle ile skoczył w pierwszej serii, by nawiązać walkę z Jankiem Ziobro, i nie ma tej odległości poniżej 130 metra. Blisko ląduje Anders Bardal. Noty wysokie będą po 18,5 punktu, co do tego nie mam wątpliwości, ale to jest odległość 129-metrowa i to jest chyba zbyt mało, by pokonać Janka Ziobrę. Tomasa Dietharta, myślę, że i owszem, będzie na drugim miejscu w tym momencie Anders Bardal. Poczekajmy jeszcze, plus 11 punktów, niecały metr na sekundę, wiatr z tyłu. Oto oceny, nawet 1,19 się pojawiła i nie będzie prowadzenia. Jan Ziobro na prowadzeniu, Anders Bardal w tym momencie na którym miejscu? Jest drugi, to o czym wspominałem. Spycha na trzecie miejsce Tomasa Dietharta. O 2,5 punktu przegrał Anders Bardal z Jankiem Ziobro, a to oznacza, że Janek już w najgorszym wypadku będzie na piątym miejscu. Niesamowite, no niesamowite, ale pamiętamy zwycięstwo Schlierenzauera po 15 miejscu, jakie zajmował po pierwszej serii. Wczoraj ogromny awans Simona Amana. No a teraz Wolfgang Kloitz, 132 metry Austriaka w pierwszej serii, czwarte miejsce, najlepsze w tym sezonie na razie, ale tu w Engelbergu skacze rzeczywiście Kloitz bardzo dobrze, ale teraz tak dobrze nie skacze. No to zaledwie odległość około punktu konstrukcyjnego, no więc rzeczywiście ci zawodnicy z czołowej Janek dziesiątki pierwszy mają sporo problemów. 126 metrów. Wprawdzie nieźle oceniony ten skok, 18, 18,5 punktu, ale trochę niżej niż jego pierwsza próba. Dodane 11,3 punktu za wiatr, czyli mniej niż miał Jan Ziobro. No i coraz bliżej podium Jan Ziobro. Tak jest, bo Wolfgang Kloitz jest dopiero na szóstym miejscu. No i za moment wkraczamy do grona zawodników. Kamil Stoch, drugi, przypomnijmy, tylko 0,2 punktu straty do Gregora Schlierenzauera. Jest tam Schliri z tyłu za Kamilem Stochem, ale wcześniej Andras Wellinger, to jest najlepsza trójka. Schlierenzauer, Stoch, Wellinger. No i teraz, jeżeli Wellinger przegra z Jankiem Ziobro, oznacza to, że Polak stanie na podium. To jest bardzo ważny skok. Popatrzmy, w pierwszej serii 131, teraz 129, 130 metrów. Tyle musi poszybować 18-letni reprezentant Niemiec. Czy będzie w stanie podjąć rękawice i stoczyć walkę? No i dobry skok w okolicach właśnie 130 metra. Dobrze skoczył Andras Wellinger. Pytanie teraz tylko, jak daleko? Plus 12,8 punktu, 129,5, a więc tam wymagana odległość do tego, by być liderem, jest osiągnięta przez Andreasa Wellingera. Po noty po 18, 3 osiemnastki będą brane pod uwagę. Jan Ziobro 133, przypomnijmy, 129,5, teraz Andreas Wellinger plus 13,2, o 1,3 punktu więcej dostał Jan Ziobro od Wellingera. No i popatrzmy w tej chwili, jak to wszystko będzie się układało. Czy wygląda na to, że Andras Wellinger obejmie prowadzenie i będzie na podium? Andras Wellinger, 18-latek, jest na pierwszym miejscu. Wyprzedził Janka o 0,8 punktu. Tylko 0,8 części punktu. Andras Wellinger, 18-letni skoczek, po raz drugi w tym sezonie stanie na podium Pucharu Świata. No a teraz Kamil Stoch, lider Pucharu Świata. Biało-czerwona szachownica na kasku. Znak polskiego lotnictwa wojskowego. Oby go poniosło jak najdalej. Zapomnij, Kamil, o przyciąganiu ziemskim. Fruń! Dobra prędkość na progu. Spokojny los. No jest około 130-metrowa odległość. W pierwszej serii 132 metry, teraz przy wietrze około metra na sekundę 130 metrów. 11,1 punktu dodane. Są dobre noty. 2,19,5, 3,19, a więc trochę wyższe niż za pierwszy skok. No, miał nad Andrasem Wellingerem 2,1 punktu zapasu z pierwszej serii. Wydaje mi się, że powinien objąć prowadzenie, Kamil. Powinno być kolejne podium dla reprezentanta Polski. Dobry skok Kamila Stocha, zadowolony Łukasz Kruczek. Kamil Stoch też powinien być zadowolony. Będzie na pierwszym miejscu, co będzie oznaczało, że jest, tak jest. W najgorszym razie drugie miejsce. Zobaczymy, wszystko zależy od tego, jak skoczy Gregor Schlierenzauer. Na pierwszym miejscu Kamil Stoch, 3,9 punktu przewagi nad Wellingerem. Jan Ziobro na razie na trzecim miejscu. Piotrek Żyła na miejscu 10. A do zakończenia rywalizacji skok Gregora Schlierenzauer.
Schnierenzauera. Gregor Schnierenzauer, 23-letni skoczek, który bije wszelkie rekordy. Ma przecież już 52 triumfy w konkursach Pucharu Świata. 133,5 metra, aż tyle musiałby poszybować i nie ma tej odległości. Kamil Stoch wygrywa w Engelbergu. Kamil Stoch triumfuje w dzisiejszych zawodach. Schnieri słabo, bardzo słabo. No i kto wie, czy nie przegrał także z Jankiem Ziobro. 128,5 metra tylko. Janek na trzecim miejscu. Tylko plus 7,8 punktu za wiatr. 3,19, 2 razy 18,5. Jak zawsze wysoko oceniony Gregor Schnierenzauer. Pytanie, czy będzie na podium, czy też nie. Jak to wszystko jest w tej chwili? Na czwartym miejscu Jan Ziobro, na miejscu trzecim. Kamil wygrywa. Jan Ziobro trzecim. Coś niewiarygodnego. Dwóch Polaków na podium po raz kolejny. Brawo, brawo, brawo. No a Kamil Stoch dzięki temu ma kolejne 100 punktów i powiększa przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Gregorem Schnierenzauerem. Po raz drugi tutaj w Engelbergu na drugim stopniu podium Andreas Wellinger, a Jan Ziobro po wczorajszym zwycięstwie dziś na trzecim miejscu, choć po pierwszej serii zajmował miejsce 12. Początek drugiej dziesiątki to Piotrek Żyła, a więc proszę Państwa, kolejny znakomity konkurs. No i trzeba by podliczyć punktację, ale niewykluczone, że bardzo, bardzo zbliżymy się do Niemców w klasyfikacji Pucharu Narodów. No ale dziś najważniejszy triumf Kamila Stocha. 9. zwycięstwo Polaka w historii jego występu w Pucharze Świata. 19. podium. No i 4. w tym sezonie zwycięstwo Polaka w zawodach Pucharu Świata. Popatrzmy. Stoch pierwszy, Ziobro trzeci. Pierwszą dziesiątkę zamyka Andreas Bank. Piotr Żyła 11. I to pozwoliło zająć Piotrkowi wskoczyć na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie będzie musiał się w Oberstdorfie kwalifikować. Kolejne miejsca zatem, Polaków, 17. Trzech Polaków w 11 łącznej punktacji Pucharu Świata, w 15 czterech, bo na czwartym miejscu jest Maciej Kot, bo na 15 miejscu jest czwarty z biało-czerwonych, Maciej Kot. A 20 Krzysztof Biegun. A niesamowicie. Niesamowite. Drugie miejsce Andreas Wellinger. Kamil Stoch, Andreas Wellinger, no pięknie, piękny, wspaniały weekend. Powiedz tak szczerze, wierzyłeś w to, że znowu dwóch Polaków będzie stanie na podium? Nie zastanawiałem się nad tym, miałem nadzieję, że będą dobre skoki, że będziemy mieli wszystkich w drugiej serii. Tak się stało, że będziemy mieli przynajmniej dwóch w czołowej dziesiątce. Tak się stało, no, że znowu będzie dwóch Polaków na podium. Tego, szczerze powiedziawszy, się nie spodziewałem, ale o, jestem dumny z Kamila, jestem bardzo szczęśliwy. Ze znakomitego kolejnego miejsca, o której już wcześniej mówiliśmy. Kamil Stoch, tak jak wspominaliśmy, na prowadzeniu do 58 punktów powiększy swoją przewagę nad Schnierenzauerem. Jest na 10 miejscu w tej klasyfikacji Piotr Żyła. 11 Jan Ziobro, 15 Maciej Kot, 20 Krzysztof Biegun. No pięknie, pięknie nam się to wszystko układa. Wspaniale te zawody. Znakomite zawody dzisiaj. To jest piękny weekend dla nas, dla całego polskiego zespołu. Wczoraj mój kolega zespołu wygrał, dzisiaj ja. Jestem bardzo szczęsny i dumny z nas. Raczej. Bardzo szczęśliwy. Szczęśliwy, dumny z nas. To jest również wielki moment dla mnie. No, wczoraj spełniło się jedno z moich marzeń. Ubrałem żółtą koszulkę. To naprawdę będzie wspaniały świat, wspaniały czas świąteczny. No oczywiście pytanie o turniej, żeby rozpocznij. Nie koncentruję się w tej chwili na tym. Po prostu koncentruję się na tym, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Tak, skakać jak najlepiej. Przed laty Adam Małysz, wczoraj Jan Ziobro, dzisiaj Kamil Stocha. No po raz drugi w historii mamy taką sytuację, że na Grosstitlis na podium mamy dwóch biało-czerwonych. Wczoraj było najwyższe i drugi stopień podium, dziś stopień trzeci i najwyższy. Na trzecim stopniu Jan Ziobro. Ależ eksplodował tą swoją dyspozycją, swoją formą Janek. No i proszę, drugie miejsce Andreas Wellinger. A również wielkie brawa dla tego młodego zawodnika. 18 lat, najmłodszy uczestnik rywalizacji. Świetnie sobie radzi, znakomite przygotowanie. No i ten, który wygrał. Wiście w stylu takiego anonsera ringowego wywołany Kamil Stoch na pierwsze miejsce. Oto zwycięzca ostatniego przedświątecznego konkursu w Engelbergu. Kamil Stoch.
Proszę, to był 8 konkurs Pucharu Świata w tym sezonie rozegrany. Czwarte zwycięstwo Polaka. I czwarte zwycięstwo Polaka. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. No i trzech różnych zawodników. Kamil tak. Stok dwa razy w tym sezonie wygrywa. Raz Krzysztof Biegun i raz Jan Ziobro. Za moment ceremonia dekoracji, nagrody.